Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wsi jak zwykle w ostatnią środę miesiąca w samo południe na kolejnym webinarium z sieci dyrektorskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej. Bardzo się cieszę, że Państwo właśnie się logują i przybywają. Widzę tutaj, jak liczba uczestników rośnie. Tym bardziej się cieszę, że mamy jeszcze w niektórych regionach w Polsce czas feryjny. Że Państwo zechcieli tutaj posłuchać tego, co mamy do powiedzenia. Temat dzisiaj, który metaforycznie trochę ujęliśmy na tym naszym pierwszym slajdzie, tak naprawdę dotyczy wątku, który, jak sądzimy i jak słyszymy od wielu dyrektorów i dyrektorek, jest takim żywym na dzisiejszy czas. A jest to wątek związany z wakatami, z poszukiwaniem nowych nauczycieli, z odchodzeniem nauczycieli z zawodu. Wiele się o tym mówi. Strona, od której chcielibyśmy się przyjrzeć temu tematowi w dzisiejszym webinarium, jest taka troszeczkę odwrotna, bo nie tyle chcemy mówić o poszukiwaniu nowych kandydatów, co o dobrych praktykach dyrektorskich związanych z tym, żeby tych nauczycieli dobrych, przyzwyczajonych, osadzonych w realiach szkoły zatrzymywać, gdyby przyszło im do głowy, żeby jednak odejść. Więc chcemy rozmawiać o tym, jak w szkole budować taką atmosferę współpracy i tak dobre miejsce dla ludzi, żeby ci nauczyciele, którzy przyczyniają się do sukcesu szkoły, jak najdłużej w szkole pozostali. I w tym celu zaprosiliśmy prelegentki, o których za chwilę powiem, ale z góry dziękuję za przybycie i gotowość do podzielenia się swoimi doświadczeniami. Najpierw chwileczkę o gospodarzu, właściwie gospodyni, czyli Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. To właśnie ona udostępnia nam te łącza i możliwość spotkania się. To, co robimy, mają Państwo zapisane na tym slajdzie, pokazuję go przy każdym webinarze, więc nie będę szczegółowo tutaj mówił. To, z czego bardzo jestem dumny, to te informacje, które znajdują się po prawej stronie slajdu o cyfrach. Tutaj są takie dosyć imponujące liczby szkół, nauczycieli, też dyrektorów szkół, z którymi współpracujemy i to nam daje poczucie, że wiemy, o czym mówimy. I dzięki temu ośmielamy się Państwu proponować rozmaite formy działań razem z nami. A te formy znajdują się na tym slajdzie. Bardzo serdecznie zapraszam do wszystkich, na wszystkie strony Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tutaj mamy adres bloga, Facebooka, wysyłamy też newslettery, mamy bibliotekę Pomagaj się uczyć, która zawiera mnóstwo materiałów, które nauczyciele z dnia na dzień, jeśli tylko się przygotują, będą mogli wykorzystać na lekcjach, ale również dyrektorzy w pracy z radami. Prowadzimy również szkolenia osadzone w praktyce warsztaty dla rad pedagogicznych, które doskonalą ich kompetencje nauczycieli. I wreszcie cały szereg programów. Jak Państwo wejdą na naszą stronę, to zobaczą obszary programowe aktywności CEO i będziecie mogli zobaczyć, na ile Wasza szkoła mogłaby skorzystać z tej propozycji, która tam się znajduje. Tutaj slajd, który oddaje honor naszym partnerom, patronowi medialnemu. To jest norweska organizacja, która zajmuje się uchodźcami. Nie zaryzykuję wypowiedzi jej angielskiej nazwy. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. No i znany pewnie Państwu, bo na biurku każdego dyrektora pewnie się znajduje miesięcznik dyrektor szkoły. Jeszcze słówko o organizacji naszej pracy. Oprócz tego, że Państwo mogą nas słuchać, to mogą również Państwo być aktywni podczas webinarium. Co prawda nie można głosowo zadawać pytań, ale można je wpisywać na czacie. Jest też miejsce, na którym Państwo mogą się dzielić swoimi opiniami, także dobrymi praktykami, także wątpliwościami. Z doświadczenia wiemy, że uczestnicy
webinariów bardzo sobie cenią czytanie tego, co piszą koledzy i praktycy. Na rozmowę na ten temat zapraszamy na seminariach, które odbywają się z reguły w pierwszą środę miesiąca, ale tutaj również na czacie można się wymieniać tym, co Państwo myślicie o temacie. Na czacie będą również publikowane linki, które chcemy Państwu zaproponować, ale też link do zaświadczeń, jeżeli ktoś będzie tym zainteresowany. Jeśli Państwo, chociaż przepraszam, mam wrażenie, że to nie jest aktualna informacja, bo Państwo już zapisywali się przez naszą nową formułę zapisów i zaświadczenie można pobrać w tej formule, ale to jeszcze pod koniec webinarium przypomnę. Zatem zachęcam do zadawania pytań, ale też do dzielenia się własnymi opiniami i dobrymi praktykami na naszym czacie. Prelegentki, jeśli będzie to możliwe w dynamice spotkania, pewnie będą tam zaglądać i być może odpowiedzą, jeśli pytanie będzie skierowane do kogoś konkretnie. Jeśli nie, to nam będzie pomagało myśleć o kolejnych spotkaniach i o tym, czym będziemy się dalej zajmowali, do jakich wątków będziemy wracać, więc tak czy inaczej warto, jeśli Państwo mają w głowie jakiś pomysł na pytanie, to zapisać je na czacie. Zapraszam bardzo serdecznie. No i wreszcie ten ważny moment, prelegentki dzisiejsze, to dwie dyrektorki szkół, Małgorzata Borowska-Leszczyszyn, nieduża szkoła podstawowa, ale bardzo aktywna. Jest to osoba, o której mogę powiedzieć, że te słowa zapisane tutaj w tym biogramie o entuzjazmie dla edukacji nastawionej na podmiotowość zdecydowanie działa na rzecz tego, żeby przekuwało się to w rzeczywistość. Wiem to z licznych rozmów. I ten rozwój potencjału każdego ucznia to nie jest tylko hasło, ale też wartość, która Małgosi przyświeca. Edyta Górczak, która jest dyrektorką szkoły podstawowej w Bolesławcu, trochę większej szkoły, więc mamy przedstawicielkę szkoły mniejszej i szkoły większej, szkoły wiejskiej i szkoły miejskiej. Edyta Górczak z Bolesławca jest osobą, która poświęca bardzo wiele uwagi właśnie temu środowisku nauczycielskiemu, pewnej atmosferze współpracy i czynienia ze szkoły dobrego miejsca dla ludzi. To porozumienie bez przemocy, które zawarliśmy w krótkim bio, jest informacją popartą praktyką, bo z doświadczenia rozmowy z Edytą czuję, że ma to we krwi. Te zasady komunikacji, które sprzyjają porozumieniu, i mówi o wdrażaniu tego w swojej szkole. Sylwia Żmijewska-Kwirenk, pewnie znana wszystkim Państwu, którzy mają coś wspólnego z Centrum Edukacji Obywatelskiej, nie jest dyrektorką szkoły, ale jest osobą zarządzającą sporym i funkcjonującym w dynamicznej rzeczywistości zespole. Jestem sam członkiem tego zespołu i jestem jakby przedmiotem aktywności zarządczej Sylwii. W związku z tym te dylematy związane z budowaniem dobrego miejsca dla ludzi, takiego, z którego nie chce się odchodzić i do którego chce się wkładać jak najwięcej tego, co dobre, jak najwięcej tych własnych zasobów, no to jest rzecz, któremu Sylwia poświęca uwagę. Mam osobiste takie doświadczenie, że z całkiem sporym powodzeniem. Zatem mimo faktu, że Sylwia dyrektorką nie jest, dyrektorką szkoły, to jest osobą zarządzającą zespołem zajmującym się edukacją, a przy tym z racji szefowania szkole uczącej się temu programowi w ramach CEO ma doświadczenie pracy z bardzo wieloma szkołami i też bardzo dobrą pamięć, więc kiedy potrzebuję inspiracji dotyczącej dyrektora, to Sylwia z reguły podaje mi kilka co najmniej przykładów osób, które mają takie doświadczenia, więc oprócz własnego zespołu zna również wiele, 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 wiele szkół. To tyle wstępu i chciałbym już oddać głos prelegentkom. Może poproszę najpierw Małgosię,
o odpowiedź na takie pytanie trochę wstępne i trochę ogólne, ale myślę, że ważne, żebyśmy sobie nakreślili taki obraz też organizacji szkół, w których pracujecie. Tak zapytam, jak na slajdzie. Co jest dla ciebie najważniejsze w budowaniu takiej dobrej wspólnoty ludzi w szkole? Dobrej wspólnoty, która sprzyja temu, żeby chcieć w niej być. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Myślę, że tych rzeczy ważnych uzbierało się bardzo dużo, ale pozwolicie, że zacznę od takiej refleksji, od wspomnienia. Jest chyba 2006, 7, może 12, jeśli ktoś z Państwa wie, niech szybciutko to napisze, rok. Warszawę odwiedza Dylan William. Miałam ogromne szczęście, że na jego spotkaniu człowieka, którego zwykło się określać jako ojca oceniania kształtującego, na tym spotkaniu mogłam uczestniczyć z nim w tym spotkaniu i zapamiętałam takie zdanie, które wtedy zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Byłam nauczycielką, nie byłam jeszcze dyrektorką szkoły. Kochajmy nauczycieli tych, których mamy. No, jako nauczycielowi bardzo mi się to zdanie podobało. Zrozumieć rangę tego słowa, tego zdania, które potem Dylan rozwijał, przyszło mi dopiero w momencie, kiedy zostałam dyrektorem, albo jeszcze później, kiedy zaczęły pojawiać się trudności właśnie z obsadzeniem kadry. Reprezentujemy z koleżanką dwa pewnie odmienne środowiska i każdy z Państwa gości dzisiejszego webinaru mógłby niesie ze sobą też jakieś doświadczenie związane z tym, w jakim środowisku funkcjonuje szkoła, ale chyba wszystkich nas łączy to, że czy jesteśmy w dużym środowisku miejskim, czy w małym, prowincjonalnym, zaczynamy się z tym borykać. Więc to myślenie o tym, co zrobić albo co robić, żeby nauczyciele nie wysłuchali tych dobrych rad internautów, że jak ci się nie podoba praca w szkole, to szukaj sobie gdzie indziej. I tu padają różne propozycje. Więc myśląc o tym, jak kochać tego nauczyciela, planuję takie działania, wyszukuję też w sobie takich cech, które mogłyby wspierać tych moich kolegów i moje koleżanki nauczycielki w tym, aby tę decyzję odłożyły na później albo w ogóle o niej zapomniały. Przede wszystkim zależy mi na tym, żebyśmy razem myśleli o celu. Jeden wspólny cel, wspólny kierunek, wspólne wartości bardzo nas spajają. Na holu mojej szkoły wisi taki, widnieje, jest naklejony napis: rób to, co kochasz, a będziesz szczęśliwszy każdego dnia. I muszę powiedzieć, że zaczęłam może nie robić, ale przyglądać się tym ludziom, w czym są dobrzy, jakie mają pasje i zachęcać ich, aby na bazie tych swoich pasji i zainteresowań rozwijali pracę z uczniami, żeby poczuli się ważni, że oprócz nie mają tylko to wpaść, zrobić kilka godzin fizyki czy chemii, ale jeszcze mogą realizować siebie jako ludzie we współpracy z innymi kolegami i koleżankami. Myślę, że kolejną taką rzeczą, gdyby zrobić pewną hierarchię tych moich działań czy też pomysłów, jest to, że chcę, aby moje koleżanki i koledzy, moi nauczyciele i nauczycielki wiedzieli, że mają we mnie, ale też w innych kolegach i koleżankach ogromne wsparcie. I znowu, jeżeli mogę, to druga historia z dzisiejszego poranka. Ja wiem, że ktoś z Państwa powie, że to opowiadam historie bardzo idylliczne, że mała szkoła, że nieduża kadra, ale też mam nauczycieli, którzy troszeczkę tylko u mnie pracują, więc na przykład dwa razy w tygodniu. Kiedy jest sytuacja trudna, najczęściej dotyczy ona zachowania ucznia, albo przynajmniej w moim przypadku było to bardzo zaskakujące i nie bardzo nauczyciele wiedzieli, jak sobie z tym poradzić. Co jest takim plusem w tym zespole?
zespole, że poszukujemy wspólnie rozwiązań, że znaleźliśmy kolejną godzinę z rzędu na to, żeby usiąść, o tym porozmawiać, że człowiek, który, nauczyciel, który widzi tę trudność w zachowaniu ucznia w klasie, mówi, pomóżcie mi. I my na taki sygnał odpowiadamy, pomagamy. Byłyśmy z koleżanką na obserwacji, znamy takie narzędzie jak obserwacja wybranego ucznia, mamy duże doświadczenie w tym, więc minuta po minucie opisałyśmy to, co widziałyśmy na lekcji, przeczytałyśmy dzisiaj rano temu nauczycielowi i on, co jest istotą tego narzędzia, sam zauważył obszary do zmiany. Podoba mi się to, że pracuję z ludźmi, którzy widzą, że nie mogą zmienić ucznia, czyli zrobić coś z uczniem, tylko co mogą zrobić, żeby ten uczeń zmienić jego zachowanie, czyli co w swoim warsztacie mogę zmienić. I być może mówię już o owocach, a nie o tym, jak do tego doszłam, ale widzę w tym to także swoje działania, swoją otwartość, że daję ludziom takie poczucie, że razem tworzymy zespół i razem możemy wiele i możemy się wesprzeć i możemy rozmawiać, że nikt cię tutaj nie skrytykuje, nie powie, że jesteś specjalistą i musisz radzić sobie po prostu sam. Nie mam wpływu na wiele rzeczy, ale mam wpływ na to, jak buduję, kształtuję razem z innymi nauczycielami tę atmosferę i bardzo chciałabym, aby ci nauczyciele mówili, nie chcę stąd odejść, bo tu jest po prostu dobrze. Wiem, że jak mi się sypie grunt pod nogami, to mam z kim pogadać, że drzwi gabinetu dyrektora zawsze są dla mnie otwarte. I trzecia rzecz to docenianie. Tak jak chciałabym, żebyśmy wszyscy pracowali z uczniami, zachęcając go do zmiany, do tego, żeby się na przykład lepiej uczył, buduje jego poczucie własnej wartości, pokazuje mu, ile dokonał i jakie są jego dobre strony. I dokładnie ten sam sposób podchodzę do, nie chcę powiedzieć kadry, którą zarządzam, trudno jest mi też się odnaleźć w tym, że ja kimś zarządzam, raczej tworzę warunki do tego, że razem współdziałamy. Więc zaczynam każdą rozmowę od tego, co dobre, od docenienia tego, co już się wydarzyło, co zrobił nauczyciel dobrego. Nawet nie mówię, że mi się podobało, tylko staram się pokazać, za co jestem mu wdzięczna. Dbam też bardzo mocno o to, by nawet najdrobniejsze w jego mniemaniu rzeczy zostały też głośno powiedziane na naszych spotkaniach, czy podczas zespołów, czy podczas rady pedagogicznej. Czyli docenianie zamiast krytyki konkretne działania. Dziękuję ci bardzo, Małgosiu. Ja tylko jedno pytanie mam takie, bo powiedziałaś o tym celu. Posiadanie wspólnego celu w każdym podręczniku zarządzania zespołem, chociaż słyszałem, że nie lubisz tego słowa, jest taką rzeczą dość jakby często przypominają. Natomiast w praktyce bywa z tym dość różnie. Tak. Znaczy, co jest tym celem, który jednoczy ludzi tak dla ciebie? Dobrze. Dla mnie i dla moich kolegów i koleżanek, nauczycieli, celem jest, by nasi uczniowie byli szczęśliwymi ludźmi. I teraz to szczęście można rozpatrywać w różnych aspektach. Nam zależy na tym, żeby uczyli się w warunkach w przyjaznym otoczeniu i dbamy o to otoczenie, zmieniamy je. Zależy nam na tym, żeby budowali relacje, więc wprowadziliśmy taki układ zajęć, w którym uczą się młodsze dzieci ze starszymi. Mają takie możliwości, tak metodami warsztatowymi, to dłuższa odpowiedź, tak? Rozumiem. To szczęście to też, żeby mogli, jak jest im źle i trudno, otwarcie z kimś porozmawiać, żeby mieli kogoś takiego, nie? No i szczęście, żeby przygotować ich do takiego właściwego funkcjonowania na dalszym etapie edukacyjnym. Moja szkoła dostała rikoszetem po zmianie prawnej, więc ja mam tylko edukację wczesnoszkolną od kilku lat i bardzo zależy nam na tym, żeby dzieciaki potem na dalszym etapie edukacyjnym sobie poradziły. Jasne, dziękuję bardzo. To zobaczmy, jak w Bolesławcu buduje się ta dobra wspólnota. Edyto, poproszę. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i dziękuję również za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. To jest ogromne, złożone zagadnienie właściwie, ale myślę, że należy zacząć od siebie. Czyli
sam dyrektor, jego osobowość i otwartość bardzo rzutuje na budowanie dobrej wspólnoty ludzi. Otwarte drzwi, o których wspomniała koleżanka, czyli te rozmowy z nauczycielami, albo nawet tylko czasami wysłuchanie tego, co jest dla nich istotne, co w tym momencie jest trudne, albo po prostu podzielenie się drobnym sukcesem. Nie musi to być od razu jakaś złota rada, podane rozwiązanie, bo też niejednokrotnie sama byłam w takiej sytuacji, kiedy okazało się, że sprawa, z którą zgłosił się nauczyciel, była na tyle skomplikowana albo też złożona, że nie mogłam od razu udzielić informacji zwrotnej i pomóc. W związku z tym stwierdziłam, że potrzebuję czasu na przygotowanie tego rozwiązania. I to też daje nauczycielom takie poczucie, że mogą przyjść i porozmawiać, wyżalić się. Czasami tylko po to przychodzą. Dalej, komunikacja to nie tylko mówienie, ale również słuchanie, na co stawiam ogromny nacisk, kładę ogromny nacisk, i to takie aktywne słuchanie. Dla budowania relacyjności również ciekawość, chęć poznania drugiego człowieka, w związku z tym jego potrzeb i samopoczucia, w związku z tym zadaję pytania, bardzo dużo pytań. Mogę powiedzieć, że to jest też taki cel do tego, by poznać, jakimi wartościami ten człowiek w życiu swoim się kieruje i co możemy wykorzystać, co ten nauczyciel może wykorzystać w swojej pracy, jak tę pracę zorganizować, jak go wesprzeć, to już mówię o sobie jako o dyrektorze, żeby czuł satysfakcję z wykonywanych zadań. Stąd też w momencie, kiedy przydzielam jakiekolwiek zadanie już po rozpatrzeniu, zapoznaniu się z danym nauczycielem, człowiekiem, zadaję pytania, a jak ty się z tym czujesz, co ja ci zaproponowałam? Ale to już tak w rozmowach takich indywidualnych, więc wtedy nauczyciel wyraża swoją aprobatę albo stwierdza, wiesz, chyba tak nie do końca i będę potrzebowała pomocy w tej działce, czy możesz mi pomóc w znalezieniu nauczyciela, we wskazaniu nauczyciela, który mógłby w jakiś sposób partycypować w realizacji tego zadania. Więc ustalamy, rozmawiamy. Tutaj też Gosia mówiła o docenianiu, nie krytykowaniu. I ja też oczywiście przychylam się do tego, takiego doceniania zaangażowania nauczycieli w różne działania. Mogą to być mniejsze, mogą to być większe. Natomiast to celebrowanie sukcesów zawsze odbywa się podczas zebrań Rady Pedagogicznej i wtedy personalnie są wymieniani nauczyciele, który, za co, co takiego zrobił. I tak jak mówię, nie musi to być krok milowy, ogromny, może to być mały kroczek, bo no jednak mamy do czynienia z ludźmi, w związku z tym też różne typy osobowości nam się trafiają. No i ważnym jest, żeby rozpoznać, przynajmniej starać się poznać człowieka na tyle, żeby wskazywać w nim to, co jest istotne, cenne. No i ciągle pamiętam o tym i też Państwu polecam, żeby nie krytykować, bo jednak krytykując, oceniając, nie wychodzimy do kontaktu. To jest ten element, który burzy relacje, który powoduje, że nauczyciel stwierdza, dość, nie chcę być w tej szkole, szukam innej pracy albo pracy na tym samym stanowisku z tym, że w innej szkole. No i tym samym tracimy cennych nauczycieli, ludzi przede wszystkim, więc takie budowanie poczucia potrzeby akceptacji w tych ludziach również jest istotne i myślę, że zdecydowanie wpływa na budowanie tej wspólnoty ludzi. Praca z błędem to jest kolejna rzecz, która jest praktykowana w szkole, w której pracuję. Takie budowanie kultury błędu. Mogę się mylić i to za każdym razem powtarzam, czy to w odnośnie siebie, czy też nauczycieli. Możemy się mylić i to jest okej.
Każdy błąd jest wpisany jakby do każdego planu i też plan właśnie jest dlatego planem, że można go weryfikować, zmieniać. Jeżeli coś nam nie wychodzi, zmieniamy, nie wracamy do tego albo wracamy za jakiś czas, kiedy okaże się, że dane zadanie, działanie na tę chwilę nie jest do zrobienia. Ono jest odraczane w czasie. Być może nauczyciele też nie mają gotowości, bo to też się zdarza, więc wtedy wracamy do zadania i proponujemy być może inną strategię, być może inny ten plan działania, być może cele też zmieniamy w takich ustaleniach i to wszystko zmierza też do tego, że możemy mówić o efektywności w takiej codziennej pracy. Zatem ja nauczycieli nie przyłapuję na błędach. Tutaj to ocenianie kształtujące również wdrażam. Tak jak nauczyciele pracując z uczniami w naszej szkole, wykorzystują zasoby oceniania kształtującego, tak ja w pracy z nauczycielami również to ocenianie kształtujące wdrażam i to bardzo pomaga, a przede wszystkim motywuje i właśnie te rozmowy, to poznanie nauczycieli również są takim, powiedziałabym, źródłem do tego, żeby poznać, co tego człowieka konkretnie motywuje. Wiadomo, że zazwyczaj są to pieniądze, natomiast pracujemy w szkole, w związku z tym tutaj pewne są pewne ograniczenia. I każdy z tych ludzi może mieć co innego, co powoduje, że ta motywacja wzrasta. Kolejną taką istotną rzeczą, którą praktykuję, to jest niedopuszczanie do konfliktów. Czyli kiedy widzę, że dzieje się coś może już może nie strasznego, ale jest jakiś coś się kroi, jakiś konflikt, może nawet niewielki, ale bardzo często wtedy wykorzystuję taką rozmowę interwencyjną, która pozwala rozeznać się, o co chodzi, co takiego spowodowało, że ten nauczyciel czuje się niekomfortowo, być może jakieś wartości zostały przekroczone, jakieś granice nieustalone może i w związku z tym nie chciałabym tutaj użyć sformułowania rozmowy dyscyplinujące, bo raczej takie się nie odbywają, ale raczej może jedna rozmowa. Jestem dyrektorką dosyć młodą, w sensie stażu, bo nieco ponad 2 lata na stanowisku i właściwie w ciągu 2 lat 2 takie rozmowy przeprowadziłam, ale to już naprawdę była ostateczność. Jasne, Edyta, jeżeli pozwolisz, to ja przerwę, bo słyszę, że masz bardzo dużo tych praktycznych rozwiązań, które stosujesz. Ale też będziemy mieli okazję jeszcze wracać do waszych doświadczeń, a potrzebuję jeszcze dać miejsce dla Sylwii. Chciałem tylko też podkreślić jedno zdanie, że mam wrażenie, że to, o czym Małgosia i Edyta opowiadają, może sprawiać wrażenie czegoś odległego, związanego z jakąś, nie wiem, szkołą pracy z ludźmi albo jakąś metodologią. Ale to, na co chcę zwrócić uwagę i mam nadzieję, że Państwo zauważyli, to jest to, że i Edyta, i Małgosia mówią o pewnych konkretnych nawykach, na przykład komunikacyjnych, o tym, żeby mówić tak, a nie inaczej, żeby pytać o opinię osoby, której zlecamy zadanie, żeby podejmować interwencje w sytuacjach, w których czujemy, że może dojść do kryzysu, i nie ukrywać tego, tylko się tym zająć w jakiś sposób. Małgosia z kolei mówiła, ja zapytałem o ten cel, no i to jest konkretny cel, ale żeby on był celem dla ludzi, to pewnie jest ważne, żeby o tym rozmawiać i żeby traktować to jako prawdziwy wyznacznik jakości, na przykład szczególnie doceniać te działania, które są związane z rozwojem tej szczęśliwości, która może się wydawać celem patetycznym i odległym, ale w praktyce oznacza wybory konkretne, że jeżeli coś służy temu, żeby dziecko było zadowolone i szczęśliwe, to pewnie wygra z jakimś innym motywatorem. I to jest praktyczne rozstrzygnięcie.
Do Sylwii chcę się zwrócić. Jak ty budujesz taką wspólnotę? Ale też co, w jaki sposób to, co mówimy przy okazji rozmaitych programów dla szkół, udaje się między ludźmi, z którymi ty współpracujesz, wdrażać? Dzień dobry Państwu. Ja również bardzo dziękuję za to, że mogę być na gościnnych występach w ramach cyklu Odporna Szkoła. Poproszę Cię, Przemku, o to, żebyś przeszedł na slajd, którego oczywiście czytać nie będę, bo wiele z tych głosów, które tutaj są zapisane, już padło. Powiedziała o tym Edyta i powiedziała o tym Małgosia. Ja bym zwróciła tutaj uwagę na takie trzy rzeczy, które wydaje mi się, że bardzo dobrze łączą moje doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej, ale z osobami zajmującymi się na co dzień edukacją, z doświadczeniem waszym dyrektorskim i pracy z nauczycielami. Ja podobnie jak Małgosia też nie lubię słowa zarządzanie, natomiast bardzo lubię słowo lider, tak? I jak myślę o dyrektorze, jak myślę o sobie, to myślę o sobie jako o liderce i o was też myślę jako o liderkach. No a za słowem lider, oprócz zmiany, którą ten lider pociąga, oczywiście stoi zespół. I to jest dla mnie taki ważny wniosek, który też wyciągnęłam z tego, co wyście powiedziały, że z jednej strony, żeby budować taką wspólnotę szkolną, czy moją wspólnotę taką zawodową, to moim zadaniem jako lidera jest zauważenie każdego człowieka osobno. I celowo mówię człowieka, ty też, Edyto i Małgosiu, często powtarzałyście, zamieniałyście słowo nauczyciel na człowiek. Zauważenie jego potrzeb, zainteresowań, być może niepokojów, błędów po to, żeby z nimi móc wspólnie pracować albo tworzyć warunki do tej pracy. Ale z drugiej strony to jest również zauważenie zespołu, tak? Znaczy, że ci pojedynczy ludzie tworzą zespół. I w tym miejscu lubię słowo zarządzanie, tak? Znaczy nasza rola rzeczywiście związana jest z zarządzaniem tym zespołem i tworzeniem takich warunków, by ten zespół mógł się też rozwijać. Nie tylko każdy nauczyciel, każda osoba indywidualnie, ale też każdy, też cały zespół. I tutaj wiele padło o tym, by tworzyć takie warunki do budowania współpracy, wspólnego dzielenia się, wspierania, ale też wzmacniania takiej codziennej pracy nauczycielskiej. Natomiast na dwie rzeczy chciałabym zwrócić uwagę. To i ty, Małgosiu, mówiłaś o tym, i ty, to tak pośrednio mówiłaś o tym, że to, co jakoś utrzymuje zespół, trochę niezależnie od tego, jakie okoliczności zewnętrzne, czy nawet też wewnętrzne nam towarzyszą, to poczucie sensu. To ten cel, który nie tylko wyznacza nam kierunek naszego działania, ale też daje nam poczucie wpływu, sprawczości, tego, że moje działanie, moja praca nad sobą może przynosić wymierne efekty dla uczniów, ale też dla nauczycieli, nauczycielek czy kolegów, koleżanek, z którymi na co dzień pracujemy. Nie będę powtarzała tych wszystkich rzeczy, o których powiedziały i Małgosia, i Edyta, związanych z komunikacją, z docenianiem, z bezpieczeństwem, z dobrymi relacjami, taką wzajemną życzliwością. Natomiast chciałabym też zwrócić uwagę na takie dwie rzeczy, że żeby rzeczywiście z jednej strony zauważać te potrzeby konkretnego człowieka, konkretnego nauczyciela, i potrzebę zespołu, to muszę mieć też czas i przestrzeń na to, żeby z nimi o tym rozmawiać. I to jest ten punkt, który tutaj jest trzecią kropką od dołu, zapewnienie profesjonalnej rozmowy o pracę. Ja będę do tego jeszcze w trakcie tego webinaru wracała chyba dwukrotnie, natomiast tu już chciałabym na to zwrócić bardzo mocną uwagę, ale też zgodę na samodzielność oraz prawo do wyboru i do odmowy. To też ty, Edyto, mówiłaś o tym, że ktoś ma prawo nie zgodzić się z tym, w jaki sposób my formułujemy, czy też komunikujemy różnego rodzaju zadania. Musimy próbować rozumieć, dlaczego tak się właśnie dzieje. Poprosiłabym też o następny slajd. Jak mówiłam o tym, że dla mnie taką najważniejszą rzeczą jest budowanie sensu i takiego wspólnego celu, wokół którego koncentrują się działania członków zespołu, to mówiłam o tym też dlatego, że to wynika po prostu z badań, że tak naprawdę to poczucie sensu i taka wspólna wiara w to, że podejmując taki wysiłek razem na rzecz tego celu, możemy po prostu go naprawdę osiągnąć. Dla mnie ta współpraca i wspólny cel, i wspólne
procedury, działania, rozwiązania, nad którymi, którym się poświęcamy, czy to w praktyce dydaktycznej, czy to w praktyce wychowawczej, czy też w praktyce związanej z zarządzaniem szkołą, po prostu sprawia, że ta nasza szkoła się zmienia. Te badania, które mówią o zbiorowej skuteczności nauczycieli, one koncentrują się przede wszystkim na wpływie tych wspólnych przekonań i tej wspólnej wiary na uczenie się uczniów, ale badania z innych grup zawodowych pokazują, że to przynosi efekty we wszystkich obszarach, więc jakoś zachęcałabym do tego, by traktować tę współpracę nie tylko jako realizację jakichś konkretnych zadań, które sobie jako szkoła stawiamy, ale również jako taką przestrzeń, w której się dzielimy doświadczeniami, szukamy wspólnie rozwiązań, testujemy wspólnie rozwiązania, wracamy z wynikami i zastanawiamy się, co możemy robić jeszcze inaczej. Jeszcze jeden slajd, Przemku. Tak, więc ten? Tutaj na to bym chciała przede wszystkim zwrócić. Nie, ten już będzie później. Okej, dobra. Dziękuję bardzo i ja rozumiem, że ta zbiorowa skuteczność nauczycieli to też można potraktować to jako hasło, ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że tu też są operacyjne decyzje dyrektora albo na przykład wybór pewnych działań lub zaniechanie pewnych działań w konkretnej sytuacji. Ja z doświadczenia też swojego własnego nauczycielskiego i dyrektorskiego, co prawda sprzed lat, być może to się zmieniło, ale szczerze mówiąc nie sądzę. Mam wrażenie, że takie wypowiedzi typu to się nie uda, albo nie ma co, albo no tak, będziemy tak robić, ale to nie przyniesie żadnych rezultatów. To są jakby takie przekonania, które ewidentnie przeciwstawiają się właśnie takiemu pomysłowi i wspólnej wierze w to, że damy sobie radę. Więc rozmowa z ludźmi, którzy tak sądzą, ale nie napastliwa i oskarżająca, że ktoś jest defetystą, tylko bardziej w czym widzisz przyczyny tego, że to się nie uda, a co my możemy zrobić, żeby jednak się udało, też są chyba jakimiś takimi działaniami, które sprzyjają temu, żeby tworzyć takie poczucie zbiorowej skuteczności. Dziękuję, że powiedziałeś o tej operacyjności. Rzeczywiście tu bym zwróciła uwagę na to, co na pewno jest też w gestii kompetencji dyrektora, czy też w ogóle lidera prowadzącego zespół. Po pierwsze, tworzenie przestrzeni do tego, by takie rozmowy prowadzić. Tu akurat o uczeniu się, ale one mogą być o wszystkim, o modelu wychowawczym, o podejściu do dyscypliny w szkole, ale też być może o rozwoju zawodowym nauczycieli, więc tworzyć taką przestrzeń. Po drugie, budować jakiś wspólny język, wspólne zrozumienie, bo bardzo często nasze miejsca pracy przestają być przyjazne nie dlatego, że tam się coś złego dzieje, tylko dlatego, że nie rozumiemy dokładnie, co stoi za tym, co słyszymy albo co widzimy. Byśmy lepiej to rozumieli. Ten wspólny język tutaj bardzo pomaga. Na trzecia rzecz to jest to, na co zwróciłeś uwagę, czyli taki świadomy wybór, na czym się koncentrujemy jako zespół, na co pracujemy, do której bramki kopiemy. Co też jest oczywiście oznacza pewną rezygnację z innych rzeczy, których po prostu nie robimy. No i oczywiście powrót do tego, zobaczenie, czy mamy dowody na to, że to rozwiązanie, które wprowadziliśmy, rzeczywiście przyniosło spodziewane przez nas efekty. No ale ważne jest też to, że to się odbywa w całej szkole, tak? Znaczy, że wszyscy wierzymy w to, że to działanie ma sens i podejmujemy wysiłki na miarę moich możliwości, swoich możliwości, by to rozwiązanie wdrożyć. Dydaktyczne, wychowawcze, czy też w ogóle z jakiegoś innego obszaru funkcjonowania szkoły. No tak, pamiętam też takie nasze rozmowy a propos tego, że pytałem cię, jak to prowadzisz, ale nasze rozmowy w zespole w CEO, które na przykład są związane z tym, na co realnie mamy wpływ i koncentrujemy się na tym, na co mamy wpływ, a nie na tym, na co wpływu nie mamy, i to też jest taka zbiorowa skuteczność. Dobrze, już się zaczynam niepokoić, że nam nie starczy czasu na wszystko, o czym chciałem, żebyśmy rozmawiali, więc przejdźmy do takiego konkretnego zagadnienia. Konkretne zagadnienie, które się z tym tematem wiąże, no to jest właśnie to zagadnienie ze slajdu. To jest powszechne zjawisko w szkołach od czasu zmian w ramowych planach i też zmieniającego się rynku pracy nauczycieli, że jest bardzo, bardzo wielu takich, którzy przychodzą na kilka godzin. Są bardzo mało obecni w szkole. Czasami przemykają tylko od drzwi wejściowych do swojej klasy i potem znikają. I tu mam pytanie, czy wy macie takie doświadczenie,
Małgosiu i Edyto. Może tym razem zacznę od Edyty. Takie doświadczenie właśnie pracy z osobami, które przychodzą tylko na kilka godzin i co takiego robisz, albo co się sprawdza w Twoich doświadczeniach jako czynnik, który miałby z tych ludzi czynić część tej wspólnoty, a może nie, to nie ma sensu, może po prostu robią to, co mają do zrobienia i inwestycja we włączanie ich jest nietrafiona, jakoś nie przyniesie rezultatu. Jak to jest u Ciebie? Oczywiście, że mam takie doświadczenie i myślę, że wcale to nie jest nietrafiona inwestycja, bo wśród tych nauczycieli, którzy przychodzą i są w szkole kilka godzin na część etatu, czasami są to tylko 3-4 godziny, też tkwi potencjał, jest coś, co chciałoby się mieć i ja jako dyrektor, lider chciałabym mieć w szkole na stałe. Ale co wpływa na to, że ci nauczyciele chcą z nami pracować, chcą być? I myślę, że bardzo istotnym elementem jest tworzenie takich nieformalnych sytuacji również. Czyli mam tutaj na myśli organizowane wyjazdy integracyjne. Jestem na etapie przygotowywania wyjazdowej rady pedagogicznej również, czyli w innych troszeczkę warunkach niż szkolnych, ale to jeszcze przede mną. Natomiast spotkania również w grupach takich roboczych, kiedy nauczyciele spotykają się w ustalonym przez siebie czasie, jest zadanie do wykonania, ale przy okazji wypicie kawy, herbaty, zjedzenie ciastka, to również powoduje, że chcą w naszej szkole być. Ważnym elementem jest zarządzanie czasem, pracą. Szanuję czas nauczycieli, w związku z tym też na przykład wiadomości są wysyłane maksymalnie do godziny 16. Mamy dwa takie kanały ustalone, czyli dziennik elektroniczny i mail szkolny. W związku z tym odpowiedzi również na wiadomości, na przykład od rodziców, nauczyciele wiedzą o tym, mogą być redagowane następnego dnia rano albo w ciągu dnia po prostu. Zachęcam ich do rozwoju, pokazując, właściwie będąc takim też troszeczkę wzorem do tego, że, czy pokazując właściwie też to, że taki rozwój własny, osobisty jest bardzo istotny w pracy nauczyciela. To przekłada się na budowanie odporności psychicznej, której dzisiaj w wielu przypadkach brakuje, w wielu sytuacjach. Są nauczyciele, którzy sobie nie radzą z trudnymi sprawami, sytuacjami, czy to w kontaktach z rodzicami, czy z uczniami, więc to jest ten kolejny element, który przekłada się na takie ogólne zadowolenie z pracy. Następna rzecz to właśnie praca w zespołach już tych takich naszych nauczycielskich. No i to Sylwia też o tym mówiła, sprawny lider w tym zespole. Liderzy są wybierani przez nauczycieli, nie są narzucani przeze mnie, jako przez dyrektora. I pomysł na pracę takiego zespołu. Tu już jest naprawdę dowolność. Oczywiście taki liderzy, z którymi się spotykam, opowiadają mi o tym, jak będzie wyglądała taka praca, jaki harmonogram spotkań jest przewidywany, z jaką częstotliwością, czy jest już sztywno zaplanowane, czy oprócz tych zaproponowanych terminów pojawiają się też takie bieżące, bo konieczność jest, by się spotkać i coś przedyskutować, więc liderzy o tym mi mówią. To jest też istotne, żeby taki lider w zespole inspirował do poszukiwania, do uczenia się nauczycieli i myślę, że istotnym jest również to, o czym Sylwia mówiła, ja też wcześniej wspomniałam, ta gotowość nauczycieli do podejmowania różnych zadań. Nie wszyscy są gotowi. Są nauczyciele, zwłaszcza ci nowi,
do nas nowo zatrudnieni, którzy przez jakiś czas tylko się przyglądają, mają do tego pełne prawo, nie angażują się zbytnio w działania, ale też mają do tego prawo i to też jest ok. I mija ten taki moment właściwie adaptacji w środowisku naszym, w naszej szkole, dopiero wtedy podejmują konkretne działania, więc ten taki szacunek do człowieka, do jego czasu jest bardzo istotny, bardzo ważny. No i jeszcze na koniec dodałabym inwentaryzację zadań. To, co nauczyciele robią, bardzo często jest tego dużo. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju sprawozdania, dokumentacja bieżąca, wypełnianie tabelek, ankiet i tak dalej. Więc do minimum ograniczamy tę papierologię i nauczyciele też wiedzą o tej inwentaryzacji zadań. Właściwie najpierw wykonujemy to, co ważne i pilne. Jeżeli są zadania, które możemy sobie odłożyć na za jakiś czas, bo są nieważne albo ważne i niepilne, może tak, to też o tym wiedzą i nie są przeze mnie jakoś specjalnie tutaj poganiani. Przypominam, bo takie przypominajki wysyłam oczywiście, ale nie są to, powiedziałabym tak kolokwialnie, poganiacze. Kiedy mówiłaś o tej pracy w zespołach, to pojawił mi się trochę niepokój związany z tym, że te zespoły z jednej strony mogą przyczyniać się do integracji nauczycieli, ale z drugiej strony istnieje w wielu wypadkach jakiś rodzaj oporu przed uczestniczeniem w tych zajęciach, w tych dodatkowych godzinach wspólnej pracy, ale też jakoś z radością usłyszałem, jak powiedziałaś, o inwentaryzacji, bo też mieliśmy webinar o inwentaryzacji. Wydaje się, że to jest jedna z ważnych dróg, które mogą pokazywać nauczycielom, że my koncentrujemy się na tych zadaniach, które mają sens i przynoszą jak najwięcej rezultatów. I kiedy uczestnicy rozmów wewnątrz społeczności szkolnej wiedzą, że jest taka refleksja, że nie proponujemy działań, które są przez innych oceniane jako bezsensowne albo nawet sensowne, ale nie przynoszące rezultatów, to mają więcej zaufania, że to, co się dzieje, to jest dobre. Tak mi się wydaje. Tak. Okay. Dzięki. Jak u Ciebie, Małgosiu? Czy w tych realiach masz w ogóle takich nauczycieli, którzy są tylko na pojedyncze godziny? Był czas, kiedy byliśmy szkołą ośmioklasową, tuż po reformie, i blisko 50% kadry to byli nauczyciele tak zwani objazdowi. Miałam chyba z 3 czy 4 powiatów, z iluś gmin, bo nawet taką sobie jakąś statystykę przeprowadziłam. Ta liczba godzin, jak mówiła Edyta, to były czasami 2, ale też czasami trochę więcej. W tej chwili mam tych nauczycieli niedużo, ale zawsze jest ktoś, kto realizuje u mnie tylko jakąś niedużą liczbę godzin. Nawiążę może na początku do tej motywacji, o której wspominaliście. Ja chcę głęboko w to wierzyć, ale też mam na to dowody, że nie zawsze to, że ktoś wybiera pracę w mojej szkole, kieruje się z dodatkowym źródłem dochodu. Zdarza mi się usłyszeć, bo u was jest fajnie, bo mnie się wasza szkoła podoba, bo jest tak inaczej i chciałabym to tworzyć. Ja też to bardzo mocno, bardzo staram się wzmacniać, bo ludzie przyjdą na spotkanie po godzinach, jeżeli zobaczą, bo po raz pierwszy na ogół każdy się gdzieś tam zgłasza, jeżeli to, o czym mówiłeś, Przemku, wynosi coś, co jest dla niego przydatne, potrzebne i korzystne. Więc ja buduję to na takim myśleniu, ale też na przykład swoją koncepcję pracy. Po raz pierwszy, bo pierwszą usiadłam, napisałam sama. Wydawało mi się, że jako dyrektor, lider mam mieć wizję i zachęcać ludzi do jej realizacji. Za drugim razem, kiedy już ten zespół był taki ukształtowany, ja zaprosiłam ludzi do wymyślenia mojej szkoły na nowo. Oni ją razem ze mną, tę koncepcję, stworzyli.
I kiedy tworzyliśmy koncepcję mojej pracy do konkursu, to też robiliśmy to wspólnie. I ci, którzy mają więcej niż etat, i ci, którzy pracują tylko kilka godzin w mojej szkole. Oczywiście Edytka wspomniała o nieformalnych spotkaniach. Ja nigdy nie zorganizowałam przez blisko 6 lat bycia dyrektorem wyjazdowej takiej rady pedagogicznej. Musiałabym spróbować. Natomiast od zawsze, co roku, oprócz pandemii, jeździmy na wycieczkę w weekend majowy czy czerwcowy i my po prostu zwiedzamy, my po prostu spędzamy wspólnie wieczory, wspólnie śpiewamy, bawimy się, wymyślamy sobie różnego rodzaju zabawy i coraz częściej, coraz chętniej te osoby, które mają mniej godzin na takie spotkania z naszą radą jeżdżą. Po drugie, nie są to tylko nauczyciele, jeździ też personel. W tak małej szkole to bez personelu niepedagogicznego trudno byłoby w ogóle cokolwiek zorganizować. Nawiążę też jeszcze do tego, o czym mówiła Edyta. Ja bym powiedziała nie tylko, żeby pilnować tego czasu i mieć swoje kanały, ale żeby zadbać o sprawny przepływ informacji. Pamiętam pierwszy rok, gdzie ten wychodził, tamten wchodził. Temu powiedziałam, ale 5 nie wiedziało. 1 przyszedł, 4 w ogóle otworzyło oczy. Ja się tego musiałam nauczyć, że mam ludzi, którzy często siebie nie widzą, nie znają, a muszą, powinni dla wspólnego, dobrego funkcjonowania naszej szkoły wiedzieć o podstawowych rzeczach. No i ostatnia rzecz, która mi się sprawdza, to przysiadanie. Ja mam ten komfort, tak? To nie jest wielka szkoła, że ktoś ma okienko albo przyjechał wcześniej, jeszcze nikt mnie nie wyrzucił, nie powiedział pani dyrektor, ja nie chcę teraz z panią rozmawiać, tylko usiądziemy, wypijemy kawę, porozmawiamy o rzeczach takich codziennych, ale staram się też rozmawiać o innych rzeczach, bo oni przychodzą ze szkoły albo z innego miejsca pracy, w którym na pewno jest inna kultura tej pracy. A ja bym chciała, żeby zachęcić ich do pokazania, jak my pracujemy, więc muszę z nimi rozmawiać. Często też za nich chodzę na lekcje, jeśli mi się uda, a często mi się udaje, zachęcić kogoś, żeby sobie poobserwował lekcję. Wiesz, pracujemy ocenianiem kształtującym, wiesz, nie mamy w ogóle stopni. Chciałabyś to zobaczyć, to ja poprowadzę za ciebie lekcję, a ty idź poobserwuj. Nie zostań na godzinę dłużej, tak? Tylko no, ja wiem, że ktoś na tym traci i tak dalej, ale bardziej zależy mi na tym, żeby ten człowiek wrózł, wpuścił korzenie do tej szkoły, którą tworzymy, tak? Do tego naszego wspólnego myślenia, by się właśnie poczuł nie elementem, ale bardzo ważnym filarem tej całej szkoły. Więc myślę, że gdyby mógł chociaż troszkę zmienić swoją pracę, te nawyki, które przynosi z innego miejsca pracy, poprzez takie obserwacje to robię. Jasne. Edyta i Małgosia, chciałbym Was poprosić o odpowiedź na takie pytanie. Czy fakt, że na przykład przeznaczacie środki pochodzące z jakichś funduszy, pewnie jakichś socjalnych, na przykład na te działania integracyjne, spotkania, wyjazdy, to czy nie pojawiają się wśród tych pełnozatrudnionych z nadgodzinami nauczycieli takie głosy, że no dobrze, ale dlaczego te pieniądze idą na przykład na to, żebyśmy razem wyjechali z tymi, którzy mają 3 godziny. Czy coś takiego się pojawia? Nie, jeżeli Edytko mogę ja, to u mnie nie. Ja już nie chcę mówić, ja nie jestem w ogóle taką osobą, żeby tu komuś machać przepisami prawa. No tak to prawo zostało skonstruowane, że każdy, kto pracuje bez względu korzysta. To korzysta. I myśmy po prostu do tego podeszli. Po drugie, jesteśmy tak małym zespołem, że każda nowa dusza do tego wspólnego właśnie, czy wigilii, bo też robimy sobie taką wigilię, czy śniadanka, jajeczka wielkanocnego i wtedy sobie mamy okazję, żeby się zatrzymać i zadbać też o siebie, żeby ktoś powiedział, że nie, tych nie zapraszamy, albo że komuś się nie należy. Poza tym oczywiście Przemku idzie też innego rodzaju wsparcia, to jakieś paczki tak świąteczne, a to jakaś dofinansowanie w różnej wysokości. Tak, to może generować trudności, ale u mnie się to nie zdarza. Edyta, u ciebie też nie? U mnie podobnie. Nie było takiej sytuacji i powiem, że tak sobie teraz przeliczyłam szybko, 54 nauczycieli, którzy są zatrudnieni w naszej szkole, zazwyczaj 45 do 48 korzysta z naszych, no
właśnie wycieczek, spotkań, czy to świątecznych, bożonarodzeniowych, czy jakichkolwiek innych. Nigdy nie było takiej sytuacji pretensji wnoszonych przez nauczycieli pełnozatrudnionych, a wręcz w drugą stronę. A dlaczego ci nauczyciele, na przykład nauczycielka z jakiejś szkoły, nie uczestniczy? Zadzwońmy do niej, poprośmy. Więc też byłam świadkiem niejednokrotnie rozmów nauczycieli z tymi, którzy do nas tylko przychodzą, weź zapisz się, bo tutaj mamy, musisz z nami pojechać, zobaczysz, jak będzie fajnie. No to myślę, że to jest jakiś objaw tego, że twoja praca nad tą komunikacją bez przemocy pewnie przynosi rezultaty. Okej, dziękuję bardzo. Sylwia, chciałabyś coś dodać w tym wątku takich bardzo, osób, które mają tylko część zaangażowania? Bardzo króciutko, budując to na tym, co usłyszałam, co słyszę od szkół, ale też na tym, że pracuję z zespołem, który pracuje w różnym wymiarze etatu, ludzie pracują zdalnie, spotykamy się z częścią się nie spotykamy, tylko widzimy się online, więc wydaje mi się, że to moje doświadczenie też będzie jakoś tutaj zbierające. Ja myślę sobie, że to, co na pewno jest ważne, zarówno w stosunku do tych nauczycieli, osób, które przychodzą na kilka godzin albo dopiero wchodzą do naszej szkoły, to zadbać o taki równy poziom wiedzy, jaka jest nasza szkoła, po co jest nasza szkoła, ale też dać im poczucie, że są tak samo ważni, niezależnie od tego, jakiego przedmiotu uczą i na ile godzin tak naprawdę przychodzą, czy czym się zajmują w tej szkole. Zapewne takie osoby z naszej strony potrzebują więcej elastyczności i wsparcia, z naszej jakby liderskiej elastyczności, bo pracują też w innych miejscach, więc musimy się tutaj jakoś dopasować, ale z drugiej strony wsparcia, bo być może właśnie w swoim procesie rozwojowym są zupełnie gdzie indziej. Trzecia rzecz, to ty powiedziałaś o tym, Małgosiu, że ważne jest w takim, żeby taki nie właśnie nie onboardingowy, ale taki konsekwentny i systematyczny sposób tłumaczyć kulturę pracy szkoły, w której się jest, albo miejsca pracy, w którym się jest częściowo, bo ona może być kompletnie różna od tej kultury pracy, którą wynoszę z innego miejsca. Nie znaczy, że gorsza, po prostu może być różna i różne nieporozumienia mogą się z tego brać. A czwarta rzecz to dawać poczucie i zespołowi, który jest na stałe i tym osobom, które przychodzą albo pracują w jakimś takim mniejszym wymiarze etatu, stwarzać taką przestrzeń do tego, by oni jakby mieli okazję siebie poznawać nie tylko w tym takim aspekcie integracyjnym, ale również w takim aspekcie na przykład związanym z uczeniem się. To znaczy, jak rozumiemy uczenie się, jak rozumiem swoją rolę jako nauczyciela, żeby te przestrzenie edukacyjne były dostępne, przestrzenie edukacyjne szkoły były dostępne również dla tych, którzy pracują tylko 3 czy 4 godziny w naszej szkole. I myślę, że taki ostatni kawałek, to żeby umieć wychodzić też z takiej bańki przedmiotowej. To znaczy, tak, zatrudniamy fizyka na 3-4 godziny, ale dla nas jako zespołu jesteś przede wszystkim nauczycielem i wychowawcą, tak? I tworzyć takie warunki, choćby na Radzie Pedagogicznej, o tym będzie w tej trzeciej części spotkania, takie warunki, które po prostu pozwalają go zobaczyć właśnie nie tylko jako fizyka, ale jako po prostu pedagoga. Jakbyś jeszcze tylko na chwileczkę wrzucił slajd, który jest właśnie po tym pytaniu, to będę wdzięczna. Ja tu podrzucam takie pytania, które nie są pytaniami z mojego doświadczenia, w sensie przeze mnie wymyślonego, ale ja do nich też często wracam. To są pytania wymyślone przez Instytut Gallupa. I to są pytania, które właściwie warto zadawać i sobie, i wszystkim pracownikom szkoły co jakiś czas, niezależnie od tego, ile czasu w niej spędzają i czym się w tej szkole zajmują. Wyboldowałam te, które są dla mnie jakoś szczególnie ważne w kontekście tych osób dochodzących, no bo to jest coś, co my jako dyrektorzy, liderzy, o co musimy zadbać. Po pierwsze, stworzyć warunki, by ten nauczyciel dochodzący mógł rzeczywiście dobrze wykonywać swoją pracę, czyli plan lekcji, prawda? Po drugie, czy sprawdzamy, jakie zdanie na temat funkcjonowania szkoły ma ten nauczyciel, który jest w sumie, nie wiem, 2 dni w tygodniu. Czy rozumie i też utożsamia się z misją i wizją szkoły? Ty, Małgosiu, pięknie o tym opowiedziałaś, jak mówiłaś o tym, że na tym trzecim kroku, tak, w swoim podejściu do koncepcji pracy szkoły włączałaś właściwie wszystkich, niezależnie od tego, jakby w jakim wymiarze czasu pracy byli zatrudnieni. No i wreszcie rozmawiać z tymi osobami o postępach, które oni czynią jako nauczyciele. To, że są tylko 3 godziny na fizyce, jakby dla nas jako dyrektorów oznacza dokładnie to samo, co wobec nauczycieli polonistów, którzy są na przykład 25 godzin. Tak, jakby chcemy towarzyszyć im w rozwoju, sprawdzać, gdzie są w tym rozwoju, czego potrzebują, tworzyć też miejsce na to, żeby się dzielili swoimi sukcesami, ale też by mogli rozmawiać o trudnościach.
Ja technicznie tylko powiem, że ci z Państwa wszyscy, którzy potrzebowaliby do tych pytań mieć dostęp, to chcę poinformować, że wszystkie webinary są nagrywane i będzie dostęp do tego nagrania. Nie wysyłamy co prawda prezentacji, natomiast tam będzie można to znaleźć, gdyby ktoś z Państwa chciał. Te pytania też są dostępne na stronie Instytutu Gallupa, także śmiało można... No właśnie, Instytut Gallupa. Dobra, chcę przejść do takiego obszaru dość, bym powiedział, operacyjnego i prostego od strony prawnej, ale złożonego od strony tego liderowania. Z drugiej strony też myślę, że to jest trochę atom i poproszę Was o możliwie zwięzłe odpowiedzi, bo potem mamy jeden obszar, który wydaje mi się bardzo ważny, a mianowicie radę pedagogiczną z sensem. Powiedzcie, jak sądzicie, na ile to wyposażanie nauczycieli w nadgodziny albo dopełnianie etatu jest realnie takim czynnikiem sprzyjającym dobrostanowi, więzi z placówką? Czy to jest takie oczywiste i jednoznaczne? Bo też zdania na ten temat w środowisku są czasami podzielone. Z drugiej strony wydawałoby się, że to oczywiste. Jeżeli ktoś ma dużo więcej godzin, no to jest bardziej związany z taką placówką niż z inną. Jak to widzicie? Czy to koreluje ze sobą, czy nie? Czy dążenie do tego, żeby nauczyciel miał więcej, sprzyja temu, żeby on dobrze pracował i został, czy to nie jest takie oczywiste? Małgosia, może od ciebie zacznę. Mam różne refleksje, przemyślenia i doświadczenia na ten temat. Mówi się, że od nadmiaru głowa nie boli. Swoje osobiste doświadczenia mam takie, że tak. Pamiętam, że boli. Boli i nie tylko głowa. Jak zaczynałam pracę, to w szkole ośmioklasowej godzin języka polskiego było bardzo dużo, do tego lekcja wychowawcza. Ja pierwsza wchodziłam i ostatnia z tej szkoły wychodziłam i zarabiałam najmniej. No, z takim względu, że jeszcze nie byłam wykwalifikowanym też nauczycielem. Więc wtedy przez te lata mówiłam sobie, że ja już nie chcę tych pieniędzy, ale ja nie chcę tyle pracować, bo nie miałam czasu dla siebie, dla rodziny, dla własnego jeszcze rozwoju. No, pieniądze też nie były jakoś szczególnie duże. I rozumiem, że jeżeli mamy możliwość, mamy chęci, to jest istotne, żeby zarabiać dużo. Ja marzę o tym, żeby nauczyciel w szkole pracował maksymalnie 20 godzin, w sensie tak zwanej przy tablicy, dostawał jeszcze raz więcej pieniędzy, co najmniej ile dostaje, ale żeby znaczną część tego swojego czasu, który spędzi w szkole, mógł poświęcić na to wszystko, o czym my dzisiaj także mówimy. Na właśnie rozmowy o profesjonalne rozmowy o nauczaniu, na doskonalenie własnego warsztatu. Więc wydaje mi się, że to jest, nauczyciele często zabiegają i to jest fajnie popatrzeć na wycinek i że tych pieniędzy jest bardzo dużo, ale też przeładowanie tymi godzinami powoduje, że po prostu brakuje fizycznie człowiekowi i czasu, i siły. I tak jak czasami trudno jest i muszę robić inwentaryzację albo na pewne rzeczy, nie chcę powiedzieć pójść na ustępstwa czy się godzić, ale wypracować z nauczycielem, który wiem, że wpada do mnie na kilka godzin i z jakichś powodów dalej bardziej w coś nie może się zaangażować, tak samo muszę zaakceptować fakt, że ktoś tych godzin nadgodzin ma tak dużo, w związku z tym również trudno jest mu znaleźć czas i się zaangażować. Oczywiście przedmioty są bardzo różne. Ja przepraszam, że tak patrzę ze swojego polonistycznego ogródka. Myślę, że gdybym pracowała w kilku szkołach i uczyła języka polskiego, tak jak to robiłam, czyli z taką dużą dozą informacji zwrotnej do pisemnej, to byłoby to dla mnie bardzo pracochłonne i jeśli by mnie ktoś zachęcał do pracy dodatkowej, do realizacji jeszcze jakichś projektów, to myślę, że też czy przychodzenia na wszystkie rady pedagogiczne w każdym miejscu kręciłabym nosem. Dają poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego. Na koniec miesiąca jest to jakaś gratyfikacja, która jest często okupiona, wydaje mi się, tak, i mniejszym zaangażowaniem i w ogóle stanem zmęczenia, przeciążenia. Takie mam obserwacje. Edyta, dwa zdania. No, moje obserwacje i doświadczenia bardzo zbiegają się z tymi, o których mówiła Małgosia, tak.
Natomiast myślę, że to znaczy powiem, jakimi rozwiązaniami jeszcze ja się kieruję w naszej szkole. Nauczyciele z nadgodzinami, i tutaj mam przede wszystkim na myśli nauczycieli języka polskiego, matematyki, języków obcych, czyli tych przedmiotów egzaminacyjnych, jeżeli istnieje tylko taka możliwość się pokaże, nie są wychowawcami. Czyli już jakby ten element wychowawstwa im odbieram, w sensie nie przydzielam. I to też powoduje, że i czasu na przygotowanie do zajęć, do pracy, ale i też praca projektowa, która jest w naszej szkole bardzo ceniona i przez nauczycieli również, daje im takie poczucie, czy też w drugą stronę, może inaczej, budowanie autonomii i sprawczości tego nauczyciela. I niejednokrotnie też pochwalają decyzje, czy też tak opiniują, relacjonują, dobrze, że nie jestem wychowawcą, bo już chyba w tej sytuacji to akurat z takimi projektami, z takimi zadaniami bym sobie nie poradził czasowo. No i ta odporność psychiczna, o której już niejednokrotnie dzisiaj była mowa, myślę, że też jest decydującym elementem i wpływa na ten dobrostan nauczycieli. Jasne, jasne. Ja myślę, że takim kompromisowym zdaniem, które obejmie całą tę problematykę, byłoby to, że to jest temat do rozmowy z każdym nauczycielem, bo motywacje są bardzo rozmaite ludzi. Jedni chcą tak, a inni inaczej. Staram się przyspieszyć nieco i dlatego chcę zaproponować Wam wypowiedź na temat posiedzenia Rady, które jest sensowne, konkluzywne, konstruktywne. Jakoś odnoszę wrażenie, że to jest jeden z wielu, ale bardzo ważny czynnik takiego poczucia nauczycieli, że uczestniczą w sensownych przedsięwzięciach. I tu chcę zacząć od Sylwii, bo CEO ma spory dorobek w proponowaniu różnych pomysłów na takie właśnie rady, które sprzyjają temu, żeby ludzie mieli poczucie, że uczestniczą w czymś, co jest ważne, sensowne, potrzebne, a nie po prostu jest elementem jakiegoś rytuału pustego. Zapraszam, Sylwia. Dziękuję, Przemka. Mógłbyś przesunąć też tak, slajd? Tak. Oj. 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 Coś się stało. A spróbuj następny. No właśnie próbuję, tylko że to się nie udaje. Jeżeli możesz, to zacznij, a ja zacznę mówić, a będę wdzięczna za przywrócenie slajdu, tak ponieważ jest. Ten slajd, na którym nic nie było widać, był takim slajdem, w którym pozbierałam sprawdzone sposoby, bardzo takie proste, powiedziałabym, mikropraktyki, które pomagają usprawnić radę pedagogiczną, ale radę pedagogiczną rozumianą jako posiedzenie rady pedagogicznej, bo w dalszej części swojej wypowiedzi chciałabym też mówić trochę o radzie pedagogicznej rozumianej przeze mnie szerzej. No więc jeżeli chodzi o takie zebranie rady pedagogicznej, no, z którymi się najczęściej też mierzycie jako dyrektorzy, dyrektorki, no to przede wszystkim, i chyba to się jakoś zgadza z tym, o tym rozmawiałyśmy z Edytą i z Małgosią przed spotkaniem, taka rada musi mieć swój bardzo konkretny, no właśnie, gdybyś, Przemku, tak, załaduj tę prezentację. Już się ładuje. Widzę, że ten slajd, z którego chciałam zacząć, z jakiegoś powodu wylądował na końcu. Nie, niestety to jest jakiś chochlik, bo nie widzę tego, co widzę, kiedy nie udostępniam. Dobrze, to ja będę mówiła, na razie spróbujemy. Jestem jedyną osobą, która się posługuje prezentacją, więc spróbuję robić to w inny sposób. Więc jeśli myślę sobie o Radzie Pedagogicznej jako zebraniu, to przede wszystkim myślę sobie, że to jest spotkanie, które jest bardzo ściśle określone w czasie, ma bardzo ściśle i precyzyjnie określony cel oraz kryteria sukcesu, a także to, po czym poznamy, że udało nam się w trakcie tej rady zrobić dokładnie to, co zaplanowaliśmy i to nie tylko my jako prowadzący tę radę, czy też współprowadzący to widzimy, ale że też widzą to uczestnicy, bo chodzi też o takie poczucie sprawczości i tego, że ten czas jakby służył bardzo konkretnym zadaniom i udało nam się przez to przejść. Świetnie, Przemku, a jakbyś tak kliknął trzy slajdy. No właśnie obawiam się, bo kiedy to klikam, to znika, ale spróbuję jeszcze raz. Dobra.
Cel i kryteria sukcesu. Po drugie, pilnowanie czasu, to znaczy taka jasność, że jak się umówiliśmy na 2 godziny, to ta rada nie będzie trwała dłużej. Po trzecie, prowadzenie tej rady w taki zróżnicowany sposób, to znaczy, żeby z jednej strony było to miejsce, gdzie jest okazja do tego, by się podzielić doświadczeniem, czegoś nowego nauczyć, a z drugiej strony zrealizować te zadania, które sobie wy jako na przykład dyrektorzy stawiacie przed tym konkretnym posiedzeniem, tak? Bo na przykład muszą tam zapaść różnego rodzaju decyzje. Nam w CEO sprawdzają się też takie formuły, by to, co można przegadać w parach, w grupach, zrobić to w parach, w grupach, a na forum, żeby wybrzmiewały takie konkludywne wnioski. Jeszcze jeden slajd poproszę dalej. Jakbyś mógł. I jeszcze jeden. To będzie ostatni slajd. A wtedy będą wpisane wszystkie. O, właśnie tak. Przepraszam za jeszcze taką następny, formę. Jeszcze następny. O. Ale inna nam nie działa. Super. Mhm. Ja zachęcam też do tego, by takim współprowadzeniem rady się dzielić, czy to z wicedyrektorem, wicedyrektorką, czy też z jakimś nauczycielem, liderem, w zależności od tego, czego dotyczy ta rada, bo wtedy możemy tą radą zarządzić zarówno od strony takiej programowej, jak i procesowej. Jedna osoba przygląda się procesowi, co się dzieje z uczestnikami tej rady, a druga osoba pilnuje na przykład realizacji celu. Warto nawet przy takich radach, które są, no właśnie, jakby, których celem jest podjęcie jakichś takich formalnych decyzji, stworzyć taką przestrzeń, która angażuje wszystkich uczestników. Mówiłam o rozmowach w parach, ale to też może być dzielenie się po prostu na forum. Wydaje mi się, że warto unikać takich rad, które służą tylko i wyłącznie takim formalnym kwestiom. Jeżeli jest taka możliwość i czas, to warto włączyć w to jakiś taki element uczenia się, zapraszając do tego samych nauczycieli, czy to jakąś dobrą praktyką, czy jakimś rozwiązaniem, czy też doświadczeniem wyniesionym na przykład ze szkolenia, w którym dany nauczyciel uczestniczył. Oczywiście życzliwość, anegdota, jakiś osobisty kontekst, takie rozluźnianie też atmosfery rady również sprzyja zaangażowaniu uczestników. Warto też przed jakby zaproszeniem na radę zastanowić się, co naprawdę na tej radzie musi się wydarzyć. Być może jest też tak, że pewne rzeczy mogą się wydarzyć poza posiedzeniem, a na samym na przykład zapoznanie się z różnego rodzaju dokumentami, a na samym posiedzeniu rady po prostu podejmowane już są decyzje. No i oczywiście, jak myślę sobie o posiedzeniu rady pedagogicznej jako całości, no to zakładam, że są takie sytuacje, które wymagają kompletu wszystkich uczestników, ale też czasem są takie działania, gdzie być może nie jest potrzebny cały zespół, może to się odbywać w zespołach przedmiotowych, może to się właśnie odbyć poprzez lekturę przez radę, a później tylko decydowanie na samym posiedzeniu, tak żeby jak najmniej czasu tracić na takie prezentowanie, a raczej poświęcać ten czas na słuchanie nauczycieli, oczywiście też w takiej dyscyplinie czasowej. Tutaj strażnik czasu na pewno się na takiej radzie zawsze przydaje. To na razie tyle bym powiedziała. Potem bardzo jeszcze... dziękuję. Jasne. Ja przepraszam Państwa za to, że pokazuję Państwu kawałki moich prywatnych pasków, ale niestety technika tak działa i kiedy próbuję udostępniać same slajdy, znikają. Pomyślałem, że wyjątkowo wyślę Państwu tę prezentację, żebyście mogli ją sobie w całości obejrzeć, a teraz jakoś będziemy sobie tak radzić. Edyta. Jaki masz swój sposób na sensowne przeżywane przez nauczycieli jako ważne rady pedagogiczne? No, myślę, że tutaj istotnym elementem właśnie jest agenda, która pojawia się z wyprzedzeniem czasowym. Oczywiście we wrześniu, natomiast może od tego właściwie powinnam zacząć, we wrześniu są ustalone takie konkretne, jeden konkretny dzień w tygodniu, który jest przeznaczony na radę. U nas jest to środa, w związku z tym też nauczyciele wiedzą, że jeżeli jakakolwiek rada, zebranie rady pojawi się, czy też jakieś szkolenie stacjonarne, odbędzie się ono w środę, w związku z tym mają tę możliwość zaplanowania swoich działań, już takich pozaszkolnych, pozazawodowych, w innych dniach tygodnia. Bardzo rzadko, chyba raz zdarzyło się, kiedy była, ale to nadzwyczajne zebranie rady pedagogicznej, musiało odbyć się praktycznie z dnia na dzień, ale to była wyjątkowa sytuacja. W związku z tym też zrozumiałym było to, że nie wszyscy nauczyciele mogli się
na tym zebraniu nie mogli być obecni. I właśnie agenda, od której zaczęłam, czyli taka informacja o głównym temacie do dyskusji, jeżeli jest to część warsztatowa, oczywiście jest opisana, jeżeli prowadzi ją nauczyciel ze wskazaniem, również ten nauczyciel dba o to, by czas, który jest ustalony, był przestrzegany przez prowadzącego, przez tego nauczyciela, który no powiedzmy właśnie tę część warsztatową przygotował i również ją prowadzi. Jeżeli w międzyczasie pojawia się potrzeba, konieczność przedyskutowania innego tematu, nie wchodzi to już jakby w ten porządek zebrania, jest ustalony inny termin. Jeżeli jest to taki temat do dyskusji, który może być zrealizowany tylko przez jeden zespół nauczycielski, to wtedy ten zespół w odrębnym już terminie spotyka się, albo wszystkie zespoły spotykają się i wypracowują swoje zadania, plany, działania, strategie i później przy okazji kolejnego zebrania dzielą się swoimi przemyśleniami i ustaleniami. I też dbam o to, żeby nie tylko sama sprawozdawczość pojawiała się na Radzie Pedagogicznej, oprócz tego inne aktywności, inne działalności, które aktywizują zespół. Jasne. Czyli rozumiem, że inwentaryzacja tutaj też działa, że myślisz o tym, co jest najbardziej efektywne i na to koncentrujesz uwagę i też tam kierujesz zasoby sił nauczycieli. Tak, zgadza się. Małgosia, jak u ciebie? Co się u ciebie sprawdza? Na pewno to, że mamy z góry ułożony zaplanowany jeden dzień w tygodniu i staramy się, chociaż tak jak Edyta mówi, bywa różnie, jak jest jakaś pilna sytuacja, ale już naprawdę poza pandemią nie pamiętam, żebym musiała coś z dnia na dzień robić. Czyli no, i u mnie w szkole jest to środa i wiadomo, że w środę będzie, jeżeli nawet nie wynikająca z harmonogramu, bo my w tym roku bardzo mocno współpracujemy ze SCWEW-em, jeżeli ktoś wie, to na pewno no, to wie, tak, nie będę rozwijać tego, więc tych spotkań troszeczkę mamy więcej jako Rada Pedagogiczna. Jeden dzień na pewno w tygodniu, tak aby każdy mógł właśnie to, że pracuje w różnych miejscach, ułożyć sobie, być w tym czasie dyspozycyjnym. Po drugie, może nie bezpośrednio, ja to nazwałam klepsydra, ale są sytuacje, na przykład rada śródroczna czy końcowe posiedzenie, gdzie jakby głos udzielany jest, wypowiadają się nauczyciele, staramy się, sami wyznaczamy sobie czas i pilnujemy, żeby go nie przekroczyć, bo żeby to się nie wylewało w jakąś taką dyskusję, a nie daj Boże narzekanie. Staram się też, aby zawsze Rada Pedagogiczna zaczynała i kończyła się mniej więcej w ten sam sposób, czyli mamy rundę na początek, co miłego, co dobrego, żeby się tak dobrze nastawić i podzielić, szczególnie po wakacjach mamy dużo wrażeń i to jest ten czas. I koniec to jest dla mnie zawsze coś ciekawego, inspirującego, a to jakiś link, a to jakiś film, a to jakiś artykuł do przemyślenia, od którego być może następną radę zaczniemy, żeby też ludzie mieli poczucie, że z czymś stamtąd wychodzą. A jak dyskusję, to staram się, aby była w mniejszych grupach. World Cafe, bierzemy plakat, kilka osób nad nim, jeden potem referuje. Też trochę podobnie jak z uczniami. Jeżeli wiem, że to spotkanie potrwa 2 godziny, to nie może tylko mówić jeden, a reszta słuchać. Jasne, dzięki. Sylwia, chciałem jeszcze do ciebie wrócić, bo poprzednio też tak domykałaś doświadczenia dziewczyn. Spróbuję też pokazać, bo wiem, że przyda ci się slajd. Chodzi mi o slajd 16 i 17. Okej, okay, już włączam, proszę. To jeszcze jakbyś przesunął na 16 i 17 slajd. To byłoby super. To jest wyżej. Nie widać 16? Teraz już widać. Jak mówiłam o tych, dzieliłam się tymi wskazówkami dotyczącymi takiej sprawnej Rady Pedagogicznej, to dotyczyło to oczywiście posiedzenia Rady Pedagogicznej. Natomiast jak ja myślę o Radzie Pedagogicznej, to myślę cały czas o grupie ludzi, którzy w różnych miejscach szkoły, w różnych momentach pracy szkoły po prostu ze sobą
się spotykają, współpracują, rozmawiają. I to, czym chcę się teraz podzielić, będzie dotyczyło właśnie takiej sytuacji, bo tak naprawdę to wtedy najwięcej nauczyciele się też od siebie uczą albo mają okazję się nawzajem wspierać, bądź też wypracowywać różnego rodzaju rozwiązania. Chociaż część z tych dobrych praktyk, o których będę też mówiła, ona dotyczy, znaczy może być wykorzystana zarówno na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, ale też na przykład na spotkaniach zespołów przedmiotowych albo na zebraniu z rodzicami, bo są to po prostu bardzo konkretne mikro narzędzia, mikropraktyki do wykorzystania właśnie w pracy z zespołem. O tym, że Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania na przykład w zespołach zadaniowych, powiedziały już Edyta i Małgosia, więc ja się do tego nie będę odnosiła. Wszystko to, co powiedziałyście, jest ważne, łącznie z tym, żeby właśnie wyraźnie określić cele, zasoby, których potrzebują te zespoły zadaniowe, żeby te cele realizować. To, co my praktykujemy w szkole uczącej się od wielu lat, to jest praca w małych grupach. Temat, też obszar, którym się zajmują małe grupy, jest bardzo różnorodny, to znaczy to może być mała grupa, która rozmawia ze sobą o nauczaniu, to może być grupa, która się wspiera w wyzwaniach jakichś dydaktycznych albo wychowawczych, to może być grupa, która sobie obiera jakiś inny temat ważny dla tej grupy. To, co jest istotne dla takiej pracy w małych grupach, to taka systematyczność. Te grupy nauczycielskie, ale nie tylko, spotykają się w miarę regularnie, w miarę w stałym składzie, po to właśnie, żeby budować taką atmosferę bezpieczeństwa i w miarę określonym formacie. Dostaliście na czacie linki do materiału, który opisuje specyfikę pracy właśnie w takiej małej grupie, więc zachęcam do lektury. Jest jedna ważna rzecz, to jest taka grupa, w której nie może być takiej podległości służbowej, czyli na przykład jeśli to jest grupa nauczycieli, to ona jest bez dyrektora, tak? Ale to może być też na przykład grupa dyrektorów ze szkół, które są w jednym regionie, choć to jest zupełnie innego obszaru tematycznego, bo teraz rozmawiamy tutaj o Radzie Pedagogicznej. Poproszę następny slajd. Mówiliśmy o tym, Edyto, mówiłaś o tym, ale też Małgosiu, ty też, że bardzo ważne jest też takie tworzenie w szkole warunków do wzajemnego wspierania się nauczycieli, nie tylko w takich czysto dydaktycznych sytuacjach. Bardzo często pewnie mierzymy się z wyzwaniami takimi wychowawczymi i wtedy dużo trudniej nam się rozmawia o tym, co nam nie wychodzi na forum grupy, na forum rady i takim pomocnym narzędziem może być coaching koleżeński. Ja prosiłabym, żeby się nie przejmować tym słowem coaching, to nie wymaga żadnego przygotowania tutaj psychologicznego, żeby tego rodzaju działanie prowadzić. To znowu ma określoną strukturę i format, a jest bardzo pomocny w tym, żeby ten problem zwerbalizować i wspólnie poszukać rozwiązania. Ale to, do czego szczególnie chciałabym Państwa zachęcić jako dyrektorów, ale też Waszych nauczycieli i nauczycielki, to do tego, żeby się poprzyglądać takim mikropraktykom, które mogą wspomóc nasze takie spotkania samokształceniowe. One się odbywają również na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, ale też w zespołach przedmiotowych. Mogą być okazją do dzielenia się doświadczeniem, wypracowywania rozwiązań, wzajemnego wsparcia. Jest ich całe mnóstwo. Od takiego właśnie mikronauczania, które jest trochę taką mikrolekcją prowadzoną przez nauczycieli dla nauczycieli. To zajmuje 20 minut tak naprawdę i może już być użyteczne dla innych nauczycieli, ale to są też takie formy, które pomagają nam w taki ustrukturyzowany sposób właśnie planować coś z radą, wypracowywać rozwiązanie jakiegoś problemu, budować na sukcesie, a nie na tym, co nam nie wyszło. Już mówiliśmy o tym, żeby się nie oceniać, a doceniać. I też Kasia, która nas wspiera tutaj od tyłu, wysłała do Państwa link, gdzie macie te narzędzia opisane. Tak jak mówię, zachęcam do zaglądania do nich, do sprawdzania, co mi się może przydać na daną radę. Oczywiście to jest tak jak z metodami nauczania. Jakby nie każda metoda, nie każda praktyka pasuje do wszystkich celów, które sobie stawiamy. Trzeba tutaj uważnie po prostu się zastanowić, na czym nam naprawdę najbardziej zależy i które z tych narzędzi może po prostu nam pomóc doprowadzić do realizacji tego celu. Także tyle, dziękuję. Mam jeszcze jeden slajd, ale to już. Jasne. Dziękuję bardzo też Państwu za wyrozumiałość, ale też chcę podkreślić, że te prezentacje Państwu wyślę, mimo że na początku mówiłem, że ich nie wysyłamy ze względu na te problemy techniczne. Za chwilę poproszę nasze prelegentki o podsumowanie, bo już taki mamy czas.
ale jeszcze jest chwila dla naszych partnerów, sponsorów, patronów. Chcę Państwa bardzo serdecznie poprosić o odpowiedź na trzy pytania, bardzo proste, na które się odpowiada tylko potwierdzając ich prawdziwość lub fałszywość, za pomocą programu pewnie Państwu znanego, który się nazywa Menti. Na czacie znajdą Państwo kod, znajdą Państwo link do odpowiedniej strony, a tutaj na slajdzie jest kod QR, który sfotografowany poprowadzi do tej strony. Bardzo serdecznie proszę, żeby Państwo zechcieli przeczytać pytania, które się tam pojawiają i na nie odpowiedzieć. To będzie dla nas jakiś rodzaj potwierdzenia wpływu na Państwa myślenie tego, co tutaj mówimy. Mam nadzieję, że nie sprawi to Państwu trudności. A ja chcę już wrócić do prelegentek i wrócić do Małgosi, którą poproszę jako pierwszą, o podsumowanie. A podsumowanie wyobrażam sobie tak, że chciałbym, żebyście powiedziały o takiej rzeczy, którą powiedziałybyście komuś, kto pyta Was o złotą radę, jeżeli chodzi o zadbanie o ten dobrostan nauczycieli w Radzie, tak żeby chcieli traktować tę właśnie szkołę, to miejsce, jako to miejsce, w którym chcą pracować, jeśli ich zasoby, ich kompetencje i kwalifikacje są oczywiście w tym miejscu potrzebne. To co jest Waszym zdaniem najważniejsze? Małgosia, zaczynam od Ciebie. Ja mam dwie rzeczy, które chciałabym tutaj wyartykułować. Po pierwsze to słuchać i słyszeć, ale nie koncentrować się na tym, że ktoś inny mi mówi, coś przynosi, tylko słuchać tego, co mówią nauczyciele, jak ze sobą rozmawiają, co mówią o uczniach w mojej szkole, co mówią, jak porównują też pracę tu i tam, i słyszeć w tym, co mówią, czy jest potrzeba, żeby pomóc, żeby może zaingerować, że ktoś jakby przenosi coś do mojej szkoły, czego ja bym konkretnie nie chciała, albo odwrotnie, ma doświadczenie, które może być dla nas wszystkich bardzo inspirujące. Czyli ja bym wolała bardziej się nastawić na to słuchanie niż na to mówienie, czego ja oczekuję, żeby było, bo na tym, co usłyszę, mogę fajnie zbudować. A druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to stara, znana maksyma dyrektorska, że dyrektorem się bywa, prawda? Więc żeby nie zapomnieć, że jesteśmy być może czasami tu i teraz, być może jesteśmy jednymi z najbardziej odważnych ludzi, czy z grona, czy z najbliższego otoczenia, którzy chcieli tę funkcję pełnić, ale że kiedyś byliśmy albo być może będziemy nauczycielami, żeby tego człowieczeństwa w sobie nie stracić i myśleć o tym, ja tak robię, myślę, jeżeli jest jakaś sytuacja, która wymaga mojej interwencji, co ja bym, jakbym się zachowała w tej sytuacji, gdybym była nauczycielką. Aha, no bym usiadła i płakała, czyli teraz ten ktoś potrzebuje, że nie tego, żeby mu wytknąć błąd, tylko porozmawiać, tak? Nie zapomnieć, że ten fotel dyrektorski jest tylko na jakiś czas i żeby wszystko w szkole współgrało i ci, co są od zawsze i na zawsze i ci, co są na chwilę, żeby mogli ze sobą współgrać, to muszą mieć kogoś, kto ich po prostu rozumie. Moja babka mówiła do mnie, że pamiętaj wół jak cielęciem. Tak, jak cielęciem był albo był, zależny od stron, z których pochodzimy, okay. To różnie pamiętam. Dokładnie. Dziękuję. Może teraz Sylwia, dla odmiany Sylwia w środku. Już zostałam wyciszona, więc musiałam się z powrotem włączyć. Ja też mam dwie rzeczy, ale z dwóch różnych poziomów. Kiedy mówiłam o tym, co jest dla mnie najważniejsze, mówiłam, że dla mnie najważniejszy jest sens, żeby budować dobrą wspólnotę szkolną. I ta złota rada też dotyczy tego sensu. Myślę sobie, że naszą rolą jako dyrektorów czy też liderów jest sprawianie, by wiele rzeczy bezsensownych, które musimy robić z różnych powodów, niezależnych od nas, maksymalnie upraszczać w granicach prawa,
ale też tłumaczyć nauczycielom, mówić do nich, że to też nie jest tak, że to jest mój wymysł, tylko że to jest po prostu coś, co musimy zrobić, żeby móc zajmować się tym, czym naprawdę się jako szkoła powinniśmy zajmować. Bo wtedy jesteśmy w stanie po prostu złapać ten balans między bezsensownymi rzeczami narzucanymi z zewnątrz, a sensem, który chcemy jakby wydobywać z naszej szkoły własnymi siłami wewnętrznymi. To jest jedna rzecz. A druga jest bardzo bliska tego słuchania, o którym mówiłaś, ty, Małgosiu. Choć ja to sobie sformułowałam, zadawać pytania i zachęcać do zadawania pytań nam jako dyrektorom. I to robić jak najczęściej i nie tylko w oparciu o te pytania z Instytutu Gallupa, ale też takie, które czujemy, że są najbardziej adekwatne do sytuacji, do potrzeb konkretnego człowieka, ale też zespołu. Tak, bo pamiętajmy o tym, że pracujemy indywidualnie z nauczycielami i z grupą nauczycieli rozumianą jako Rada Pedagogiczna Zespół. Dziękuję. Dzięki bardzo. Edyta? Cóż dodać? Coś myślę swoje? Sobie, że co bym powiedziała takiemu człowiekowi, który poprosiłby mnie o złotą radę. No właśnie, to jest tak wiele składowych dzisiaj się pojawiło i teraz wybrać to, co tę esencję, no to z pewnością wypracowanie takiego własnego stylu, powiedziałabym nawet asertywnego zarządzania, czy też przywództwa edukacyjnego opartego na dobrych relacjach, na szczerości, na odpowiedzialności, na współpracy, na wzajemnym szacunku. Kropka. I pamiętajmy o tym, że szkoła to suma relacji. Bardzo mi się podoba to sformułowanie. Szkoła to suma relacji. Ja też chcę dorzucić coś od siebie. Raz, że dlatego, że bywałem dyrektorem, a dwa, że dlatego, że zajmuję się rozwojem osobistym. I jak sobie myślałem o tym, co łączy te wszystkie wypowiedzi, które tutaj padły, to mam wrażenie, że takim czynnikiem, który łączy, jest coś, co bym nazwał kontraktowaniem się. Czyli takie umawianie się na to, czego wzajemnie potrzebujemy, czyli sprawdzanie, czego nauczyciele potrzebują, a nie odgadywanie tego, ale też pozwalanie na to, żeby oni się z nami kontraktowali. I to dotyczy właściwie wszystkich obszarów, kształtu rady pedagogicznej, ilości nadgodzin, pewnych sposobu organizacji zespołów przedmiotowych. I jakiś taki rodzaj wymiany i gotowość sprawdzania wzajemnie, czego my potrzebujemy, a co możemy sobie dać, jest też jednym z takich czynników, który moim zdaniem daje szansę na to, żeby nauczyciele przeżywali szkołę jako sensowne, dobre miejsce, niekoniecznie azyl, w którym nie ma nic złego z tego, co jest poza murami, ale taka rzeczywistość, w której wszyscy ludzie mają dobrą wolę, żeby ze sobą na tyle, na ile się da, jak najlepiej współpracować i wspierać uczennice i uczniów w uczeniu się. Jakoś tak mi przyszło zakończyć ten wątek, bo już powinniśmy zamykać. Bardzo się z tego cieszę, dumny jestem, że mogłem z wami o tym porozmawiać i zadawać te wszystkie pytania. Dziękuję za waszą praktykę, za waszą też gotowość do dzielenia się w końcu nie taką prostą materią tego bycia liderami w różnych zespołach i pomysłów na to, jak inni ludzie mogliby spróbować to u siebie zaimplementować. Także bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję również naszym uczestniczkom i uczestnikom. Przepraszam za problem techniczny z prezentacją, ale zobowiązałem się, że wyślę, co jest wyjątkową sytuacją, prezentację Państwu, żebyście mogli te slajdy obejrzeć i to, co będziecie chcieli zastosować. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na pierwsze seminarium marcowe w pierwszą środę marca i na webinarium również marcowe, które odbędzie się w ostatnią środę marca. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia.